Dzień dobry, dzień dobry. Zrobimy sobie animację w Java w naszym pakiecie Window. Możemy już zaczynać. Tworzę sobie nową klasę. Normalną klasę. Nazwijmy ją panel, bo właśnie będzie panel. Dziedziczy ona po J panelu. Którego musimy sobie zimportować. Import J panel. Super. Tutaj sobie dodamy konstruktor i dodamy sobie jeszcze klasę, która będzie JFrame'em. Ona będzie miała powyższą znaczącą to domain. Dzisiaj mam trochę kataru, ale to mam nadzieję, że nie przeszkodzi. JFrame. Też sobie dodamy importację. Dobrze, przejdźmy do naszej klasy panel. Tutaj musimy sobie ustawić odpowiednie rzeczy. A w sumie to nic. Chyba za może się coś zrobić. Dobra, dajmy sobie metodę paint publiczną. Metoda paint. Źle napisałem. Grab paint. I super. Zimportujmy sobie klasę grafika z pakietu Avity. A także dodajemy sobie jakieś tło. Jakiegoś koloru. Color. Kropka. Blask. Blask. Po prostu blask. Dobrze. Dodajmy sobie może jeszcze tutaj jakieś zdjęcie, bo musimy mieć jakieś zdjęcie, które się będzie poruszać. Czyli musimy sobie dodać image. 12. Image icon. Kropka. Kropka get image. Tutaj musimy, tu musimy sobie go zimportować. Musimy sobie teraz zimportować i dwa razy importację, bo musimy i image i takie icona. I teraz musimy dać lokalizację, ja sobie jakąś znajdę przykładową z jakiejś mojej innej klasy. Skopiuję, po prostu skopiuję z mojej jednej klasy, w której mam to, bo nie chcę tego dwa razy zrobić. My zdjęcie też robiliśmy w odcinku z grafiką. G.draw image. Trochę tam tego pokazuję. W i H i tyle. A nie to, to tyle, czekajcie, albo trzeba będzie jakieś numer to podać albo coś. W i H coś na wiele pokazuje, bo musimy je zrobić. Okej, super. Drawiewicz i przecinek mgl. Dlaczego nam się dwa razy tutaj zrobiło, to ja nie wiem, ale jakoś to tak zadziała. Aha, dobra, nieważne, 0. Równa się 0. I
teraz 0. Super, teraz już nam działa. I jeszcze wszystko sobie w frame zróbmy. This.set. This.set. Dlaczego nam się nie pokazuje? Oho, nie wiem, coś się dziwnie zrobiło. Muszę coś skopiować z klasy, bo nie chce mi się pisać całego default operation. Oho, jakieś inne rzeczy. O, tutaj mam, skopiuję sobie to do tego. Aha, dobra, i tutaj muszę zamienić to na this. This. Dlaczego jest gdzieś? Ech to, aha, dobra, bo coś. Dobra, myślę, że coś metody i chyba nie może być tego. Ale sobie zrobimy do konstruktor. Oho, no tak, to mnie chciało działać, kropka set. Size. Dodamy sobie na przykład 300 na 300. This.set. Visible. True. Dodamy sobie jeszcze panel peru na 7. Panel. Nawiasie filtra. This.add. Super. Zajmę się nazwisko Eclipse, powiedziało. Wszystko mamy. Ok, teraz zobaczę, że wszystko działa. Oho, nie działa nam, nie wiem dlaczego. A pewnie dlatego, że jeszcze tutaj nie zrobiliśmy. Na frame. Tutaj. Super. O, działa nam super. Mamy to, tylko tutaj trochę to przesunę, bo nie widać na kamerze, już widać. Mamy tutaj zdjęcie na czarnym tle. Dobrze, teraz przy tym będą się zrobić nowy obiekt klasy Timer. Timer Java Swingu. Nie, tak, Java Swingu. Timer T. Dodamy sobie jego importację. I T równa się nerw. Timer w nawiasie. Co ile sekund ma się poruszać nasza postać? No załóżmy, że co 20 tego. Nie sekund, tylko milisekund i this. To bardzo ważne, żeby tutaj dać this, a nie null, bo to są dwie różne rzeczy. Jednak damy sobie metodę, która będzie implementować to coś, czyli będę na formę. Dobra, widało te 20 sekund, co ma się stać? W plus 30. Załóżmy, że 30, no nie wiem, żeby to ładnie wyglądało, to możemy sobie na przykład 10. Plus 10 i repaint. Okej, okay. Powinno działać. O, oho, nie chce działać. Pewnie dlatego, że musimy ich usunąć i zrobić tu właśnie metodę paint. Już dodajemy i super. Oho, jakieś dźwięki słychać. Oho, nie, coś nie chce działać, nie wiem co.
No co, dlaczego to nie chce działać? Oho, teraz się nam zmieniło w ogóle tło. O co chodzi, to nie wiem. No może być nawet takie tło. Tylko nie chce nam działać. A więc musimy zmienić w panelu pewną rzecz. Tutaj nam coś nie chce działać, a więc sobie chrapnie jeszcze w ogóle super działa. To jest tylko out. Pięć, sześćdziesiąt. Dobra, to się działa już we 60. Jeżeli zaczyna wyżej, to będzie chciało. Oho, czyli timer nam nie działa po prostu. Bo nie dodaliśmy metody start, a to proste. Te kropa start, a więc źle zrobimy jeden metod start. I to tyle, po prostu. I wodzie się właściwie nam też przeciało przed oczami. Nie wiem, czy ktoś widział, więc spowolnimy to sobie trochę. I teraz zobaczmy sobie, jak nasze animacje działają. O, tutaj jedzie. No, czyli mamy animacje, już tutaj można byłoby kombinować, inne rzeczy robić, ale to nam powinno raczej wystarczyć. Moglibyśmy sobie to też trochę ulepszyć. A więc możemy to zrobić. Zrobię sobie jeszcze to tak. To tak. To jest właśnie dev timer, żeby na przykład coś tam nam co sekundę nam zmieniało stronę. Jeden kropka start. A to już taka bardziej zabawa. Dobrze, ja już tutaj nie będę tego robił, bo to chyba większego sensu nie musiałbym się trochę pobawić. A więc to już byłoby na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że fajny był tutorial. No i sobie jedzie. Mogliśmy mu zrobić jakieś przyspieszanie, inne te. Albo nawet dwa te, ale już to by było na tyle. Do widzenia.